Dzień dobry, witam na kolejnej konferencji prasowej, która pierwotnie miała być poświęcona tylko i wyłącznie sprawom związanym z Senatem i z tym, co się dzieje w Senacie, ale ponieważ życie jest dużo bogatsze w wydarzenia niż nam się wydaje, zwłaszcza w wykonaniu rządu tego obecnego i myślę, że zaraz przyszłego rządu PiS, bo skończyły się wybory i rząd podejmuje różnego rodzaju działania, które dotyczą mieszkańców również tego regionu. Jedno z tych działań związane jest z likwidacją Urzędu Morskiego w Słupsku i o tym również chciałbym kilka zdań powiedzieć. Ale zanim o Urzędzie Morskim, to wrócę do spraw, które są związane z Senatem. Jak Państwo wiecie, wybory odbyły się już bardzo, bardzo dawno. I w pierwszym kroku PiS podejmował działania, które są związane z zachęcaniem, kupowaniem senatorów szeroko rozumianej opozycji czy senatorów prodemokratycznych do tego, żeby chcieli zagłosować na przedstawiciela PiS, na senatora Karczewskiego w Senacie. Te próby skończyły się owocnie. Na szczęście nikt z 51 senatorów nie dał się przekupić PiS-owi. Ale tutaj w Koszalinie chciałbym w sposób szczególny podziękować tej grupie, która zdecydowała się oddać głos na mnie, tej grupie umownych 320 wyborców. Tak naprawdę ja nie wiem, kto to jest z tej grupy 40 blisko 5 tysięcy. Dlatego, że te osoby tak de facto zdecydowały o tym, że dzisiaj wielu Polaków odzyskało nadzieję na to, że Polska może być na nowo krajem w pełni demokratycznym. Bo te 320 osób rozstrzygnęło o większości w Senacie, o 51 mandatach w polskim Senacie. Te dokładnie 320 osób zdecydowało o tym, że w Polsce wróciła nadzieja na to, że można wygrywać z PiS-em i że polityka może stać się normalna i naturalna, bez obrażania, bez pomawiania, bez agresji, a ze spokojem, który zaprezentował już potem pan marszałek Grodzki w swoim orędziu po wyborze na senatora. Jeszcze raz bardzo serdecznie dziękuję, bo wierzę, że dokładnie tutaj, w setnym okręgu wyborczym, okręg wyborczy koszaliński jest ostatnim z okręgów do Senatu i właśnie tutaj, gdzie różnica pomiędzy kandydatami była najmniejsza, zdecydowano o tym, że w Polsce Senat jest po stronie demokratycznej, że w Polsce polityka może mieć na nowo normalne ramy i że w Polsce powróciła nadzieja na to, że kraj wróci do rodziny europejskich demokratycznych wartości. To tyle w tej części. Natomiast chciałbym się odnieść do sprawy drugiej, związanej z rozporządzeniem ministra gospodarki morskiej i żeglugi śródlądowej z 12 listopada 2019 roku. Świadomie przytaczam datę, jak Państwo zauważacie, jest to data już po wyborach parlamentarnych. Minister gospodarki musiał mieć w planach likwidację Urzędu Morskiego dużo wcześniej, na etapie planowania budżetu i dokładnie wcześniej musiał wiedzieć, że ten urząd nie jest mu do czegokolwiek potrzebny. I tenże właśnie minister, dokładnie ten minister, postanowił podjąć działania likwidacyjne. A Państwo pamiętacie, jesteśmy w Koszalinie, jak politycy PiS składali deklaracje dotyczące choćby województwa środkowo-pomorskiego. W tej deklaracji mówili o tym, że trzeba tworzyć tutaj instytucje w Koszalinie i w Słupsku, które będą podstawą do budowania województwa środkowo-pomorskiego. No to
To były ich słowa przed wyborami. Mówiłem wtedy przed wyborami, że na ich słowa i wszystko to, co jest związane z ich działalnością, raczej patrzę w kategoriach pitu, pitu, pitu. Znaczy poopowiadają i nic z tego nie wynika. A teraz fakty. Te fakty to to wspomniane przeze mnie rozporządzenie. Ono zostało poddane konsultacjom społecznym. Jak Państwo myślicie, ile minister dał czasu na konsultacje? 3 dni. Znaczy nie chcę usłyszeć opinii mieszkańców tego regionu czy innych instytucji. A przypomnę, że to ten urząd jeszcze w czasach, gdy w Polsce rządziła Platforma, realizował największe w historii inwestycje związane z ochroną przeciwpowodziową. To Urząd Morski w Słupsku realizował inwestycje z odbudową wydmy i całych umocnień brzegowych dla wschodniej części portu w Kołobrzegu czy dla wschodniej części portu w Darłowie. Odbudowywał i realizował inwestycje związane z odbudową klifu i umocnieniem infrastruktury związanej z klifem w Jarosławcu. I chcę też jednoznacznie powiedzieć, bo to rozporządzenie mówi o tym, że w części dotyczącej wszystkie kapitanaty portu, obwody ochrony wybrzeża, które mieszczą się, a którymi zarządza Urząd Morski w Słupsku, czyli mniej więcej od Żwirzyna po Załębą, nawet nie wiem dokąd dokładnie, czyli wszystkie porty Kołobrzeg, Darłowo, Łeba, Ustka, przystanie rybackie takie jak w Unieściu, tak, czy w Chłopach, one wszystkie są zarządzane i nadzorowane przez Urząd Morski w Słupsku. Cały pas ochrony wybrzeża, wszystkie inwestycje związane z odbudową ostróg i tak dalej, te wszystkie zadania realizuje Urząd Morski w Słupsku. W przypadku braku tego urzędu, zadania, które są realizowane dzisiaj przez i przypisania tych zadań do urzędów morskich w Gdyni i w Szczecinie, stanie się dokładnie to, co robi już te urzędy w przypadku Gdyni i Szczecina, a więc kompletne odwrócenie się od problemów środkowego wybrzeża, dlatego że Urząd Morski zarówno w Gdyni, jak i w Szczecinie zajmuje się wielkimi portami. W Gdyni, Gdańskiem i Gdynią. I znacząco mniej ich interesuje to, co się dzieje w tej części otwartego morza. I podobnie zresztą w przypadku urzędu w Szczecinie, port Szczecin, Świnoujścia, już mniejsze porty znajdujące się w administracji morskiej Urzędu Morskiego w Szczecinie nie są przez nich zauważane. To również jest związane z inwestycjami, które były realizowane właśnie w tej części. Te urzędy takich inwestycji nie podejmowały. To jest bardzo zła wiadomość dla całego pasa nadmorskiego, bo wiemy o tym doskonale, że infrastruktura związana z pasem nadmorskim daje tysiące miejsc pracy dla całego regionu. Zlikwidacja urzędu i patrzenie na rzeczy w kategoriach takich, że oto tutaj nie ma wielkich portów, w związku z tym nie musimy się tym zajmować, ewidentnie jest szkodliwa dla sprawy. Wreszcie muszę to powiedzieć również z przykrością, bo człowiekiem, który zarządza dzisiaj Urzędem Morskim w Słupsku, jest osoba blisko związana z Joachimem Brudzińskim, przewieziona w teczce bodajże ze Świnoujścia, jego kolega. I dzisiaj mam taki obraz, że Brudziński od początku chciał doprowadzić do likwidacji tegoż urzędu. Więc naprawdę, jeżeli pisowcy coś mówią, że oni będą robić dla tego regionu cokolwiek, to to mówią. Fakty w ich wykonaniu są kompletnie inne. Urząd Morski przygotowują się do likwidacji Urzędu Morskiego w Słupsku. To też oczywiście wywołało protest pracowników tegoż urzędu. Oflagowane są wszystkie budynki urzędów morskich, zarówno kapitanatu portu w Darłowie, jak i w Kołobrzegu. Znajdują się transparenty z napisem protest. Ja rozumiem tych ludzi, bo mają świadomość, że zmiana administracyjna spowoduje tak naprawdę zaniechanie jakichkolwiek działań związanych z utrzymaniem infrastruktury morskiej w tej części kraju.